Dzień dobry kochani, witamy w kolejnym dniu. Jest 7 rano, Matylda nam właśnie wstała, a ja już tutaj od samego rana, jak widać, o 6 wstałam, żeby kilka rzeczy ogarnąć. Chciałam wam pokazać, gdzie była wczoraj Elfina i teraz gdzie dzisiaj będzie. Ja też chciałam wam pokazać, że dostaliśmy prezent. Prezent od Smyka. Kilka rzeczy z Smyki dla nowego dzidziusia. Taka mata edukacyjna. I dla Matyldy też kilka rzeczy takich. No jak się to nazywa? Dollhouse. Drewniany domek dla laleczek. I taką drewnianą farmę. Myślę, że to są takie super prezenty, które Matylda dostanie od nowej dzidzi. Ale to jest super. Nawet się zastanawiam, czy tego nie wziąć ze sobą do Stanów, bo nie jest też takie ciężkie, jest drewniane, jest tak jak taka mała walizeczka i by może nam się naprawdę tam przydać to. Jeszcze zobaczymy, jak tam z bagażem, ale bardzo dziękujemy, bo taki niespodziewany prezent. No a tutaj Elfina przyniosła Matyldzie książeczki. O. Gdzie jest Elfina? Tu jest, popatrz, i przyniosła książeczki od cioci Mai. Tak? Książeczki dostałaś? Jakie książeczki? Co, kto tam jest na książeczkach? Kto tu jest? Popatrz, Matylda, tu. Tak, to, no nie wiesz, kto to jest? To jest Pe? Pepa! I George? Wow, powiedz dziękuję, ciocia Maja. Nie. Nie? Dlaczego nie? Wstydzi się? Tak. To jest Pepa. To jest Pepa, tak. Mommy Pig. I to jest Mommy Pig, tak. Mhm. No, dziękuję. Co chcesz robić, Matylda? Poczytamy. Poczytamy. Tam chcesz poczytać, czy w pokoju? W pokoju. W pokoju, dobra, chodź. Mama to trzyma, tak? Dobra, dziękuję. Masz dwa. To jest trzy. Mama ma czwarty. Ło, chcesz tyle czytać? No dobra, chodź szybciutko. W pokoju, tak. Idziemy do pokoju. Proszę się nie patrzeć na nasz bałagan. Zaczęliśmy się pakować, tak? Tu też jest Pepa, widzisz? Daddy Pig's lost keys. Peppa and her family are on a day trip, visiting the mountains. It's time to go back to the car. Thank you for visiting the mountain beauty spot, says Miss Rabbit. Kiki! Tyda właśnie je śniadanko tutaj. Pije. No i co? Ja muszę ogarnąć jeszcze trochę taki przestępny obiad. Obiad z batatów, czy w sumie muszę obrać bataty. Rodzice przyniosą indyk, który mieli jakieś tam zamrożone, bo musimy się pozbyć wszelkiego jedzenia, wiecie jak to jest przed wyjazdem. To nad tym działamy. To wszystko przed wyjściem, mam pół godziny, żeby to ogarnąć. Dzisiaj Matylda ma Mikołaja w żłobku, też po żłobku, ja ją odbieram troszeczkę wcześniej i mamy Mikołaja w Johna pracy dla niej, to dużo Mikołaja dzisiaj będzie. No i taki mikołajkowy dzień bym powiedziała, dlatego chciałam was wziąć ze sobą na ten specjalny mikołajkowy vlogmas.
Matylda, jaką książeczkę dzisiaj masz? Pokaż mamie. Dwa wzięłaś dzisiaj? To chodź, pokaż. Które masz? To? Masz Tangled? Nie, Blonde Hair. Tak, ona ma Blonde Hair, tak? I Pinocchio. Nie, to jest Boy. To jest Boy, a on ma na imię Pinocchio. Nie. Nie? To jak ma na imię? Boy. Boy. A ty masz na imię Girl? Tak. To są z wczoraj. Co, czytałaś z tatusiem wczoraj, nie? Tak. Tak, czytałaś. Pamiętasz, jak ma na imię? Mu? Mu. Lan. Mulan. Tak. Pokażesz włoski swoje? Tak, dzisiaj trochę inaczej, tak? Ale piękny warkoczek masz. Co to jest? Uff, zimno dzisiaj. Już ja już jestem po pracy. Idę po Matyldę i idziemy na Mikołaja. Dzisiaj też miałam Mikołaja w przedszkolu, w żłobku. Mam nadzieję, że fajnie też spędziła czas. No i... zimno. Wytłumaczyć Matyldzie, że wszystkie prezenty dzisiaj nie może otworzyć po prostu. I dostała od koleżanki Kai prezent. I to Lego od Mikołaja. I dzisiaj ze żłobka Mikołaj. I druga koleżanka prezent. Naprawdę, Matylda. Prezenty dla ciebie. Trochę dużo tego, co? Ty chcesz to otworzyć? Może tylko dzisiaj jedno otworzymy, co? I resztę schowamy, tak? Które chcesz? Chcesz Duplo otworzyć dzisiaj? A resztę schowamy, tak? So let's hide the rest, okay? Tak, resztę schowamy do jednej siatki. O, tu. A wiesz co, okej. Może to mniejszą. Your eggs are broken. Tu. Tutaj, dobra. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Co ty mam? Boże, ile to razy zaczęło! Dostałaś, a gdzie ty byłaś dzisiaj? Dzieci! I był Mikołaj? Tak. Ile razy dzisiaj widziałaś Mikołaja? Nie. Dużo, co? Dużo. No. Dobra, my już jesteśmy, czekamy, żeby tutaj ciemniaczki się skończyły. Jest tata, kopalka? Jest Ula, jest Duplo. A może to jest traktor? Tak, Matylda już zjadła i zaraz Matylda idzie spać? Nie, to Ula. A jaka fajna farma, naprawdę.
Ten Mikołaj wiedział, co robił, mówię wam. Tak często z Johnem jemy czekoladki, że nie mamy dużo otwartych. Dzisiaj jest jaki? Dzisiaj jest 11. Ja dopiero otwieram 8. Dobrze, każdy się załapie teraz na czekoladkę. 9. O, popatrzcie, jak są jakieś inne. 11. 10. Jeszcze 10 było. Tu jest 10. 10. O, misiu. Tu jest 12. 11. Tu otwieraj. A to są dwa. Dwie. Dwie kuleczki. Ja chcę, misiu. John właśnie kładzie Matyldę spać. Czy dokończę, bo nie chcę nam zasnąć bidulka. Myślę, że po prostu za dużo wrażeń. A ja szykuję nasze wszystkie kosmetyczne rzeczy na podróż. Wiecie, że ja kupiłam te pojemniki już dawno temu, ale zawsze zapominam podpisywać. No to tym razem podpisałam właśnie odżywkę, szampon mój, szampon Johna i tak dalej. No i kupiłam na tym dzień szczoteczkę razem z pastą do zębów. Myślę, że zupełnie to jej wystarczy na te 3 tygodnie. Też mówmy się, nie wyjeżdżamy gdziekolwiek, tylko znamy. Tam są sklepy, tam aż tak nie trzeba się martwić o takie rzeczy. Już jest późno i tak się zastanawiam, czy nastawić pranie teraz, czy później. Już widać, że jestem padnięta. Ciężko teraz taki... Ciężej mi się teraz porusza, muszę tak powiedzieć. No mierzę sukienki. Zobaczyć, czy coś się wmieszczę na tej Florydzie z rzeczy nieciążowych. I to jest tak, szczególnie tutaj w biusie jest tak na styk, chyba nie wezmę, bo się boję, że się zniszczę ją po prostu. Szkoda, 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 szkoda. No już trochę lepiej mieszczę się i się czuję komfortowo. No. Oj ten brzusio. Oj ten brzusio. Dobra, już pierwsze pakowanie. Znalazłam spodenki, które się na mnie mieszczą, krótkie. Najwyżej jeszcze jedną parę dokupię. Resztę rzeczy, jeszcze kilka parę dżinsów i to wszystko. Pierwsze takie kosmetyki. A na przykład mamy krem przeciwsłoneczny. To nie jest pełne opakowanie, ale stwierdziłam, dobra, no możemy po prostu skończyć to, żeby się już nie zmarnowało. Herbaty. To są Johna ulubione herbaty. Johna taty ulubione herbaty. To też z 10 opakowań mu wiozę. W sumie bardzo się cieszę, bo moim zdaniem kupiliśmy za dużą walizkę. I ta walizka jest bardzo zawsze ciężka i tak lepiej mieć takie duże, lżejsze rzeczy w tej walizce niż inne. Dobra. Kochani, ja już jestem padnięta, nie mówiąc o tym, że nasze mieszkanie wygląda jakby tornado po prostu przeleciało. Muszę to jakoś ogarnąć i się umyć i się wyspać, bo jutro też dużo się dzieje, mam lekarza. Pracę. Może pójdziemy z Matydą na światełko. Jeszcze nie wiem, co zależy od pogody, zależy, jak będę się czuła i tak dalej. No, światełko w Warszawie, w centrum, może to powiem jeszcze. No kochani, mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał. Jak tak, to kciuki do góry, jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam was do zasubskrybowania poniżej. No jak zawsze, Matylda i ja i... John, który jest też padnięty, i Didzia, która będzie za kilka miesięcy. Życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!